Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to już jest oficjalnie. Ameryka weszła na drogę socjalizmu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Bernie Sanders, komunista amerykański, od 50 lat w polityce, właściciel 5 domów, między innymi na plaży. On jest z Vermont. Na swoją podróż poślubną pojechał do Moskwy i tam chwalił socjalizm, Sowietów, komunizm. No i teraz ostatnio powiedział, że Ameryka musi wydać 3,6 trylionów dolarów. Przestraszył wszystkich, łącznie przestraszył środkowych demokratów, czyli takich umiarkowanych. No i Biden wyszedł i powiedział, że no nie ma co wydawać 6 miliardów, trylionów, wyda tylko 4, ponad 4 tryliony dolarów. No to jest cena, za to oszukaństwo w Georgii. W Georgii dwa w zasadzie miejsca w Senacie zostały stracone z Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej. No tam by dużo oszukaństw było. Teraz ciągle to wychodzi wszystko na wierzch, no ale to było oszukaństwa. No i dwa miejsca w Senatu przeszły na stronę demokratów. No i teraz jest równo 50-50 senatorów republikańskich i 50 senatorów socjalistów. No tyle tylko, że Kamala Harris jest demokratką i ona ma ten paluszek na tą wagę, który przychyla na 51 głosów i jest koniec. No jest koniec. Senat przegłosowywuje demokratycznie. Nikt z demokratów się nie wychyli po prostu. No, część tam, jeden był odważny, ale też już nie jest odważny. Dlaczego jest 100 senatorów? No jest 50 stanów w Ameryce, no i każdy stan ma dwóch senatorów, niezależnie od wielkości. Kalifornia jest potężna i ma tam 50 parę milionów i ma dwóch senatorów. No i Rhode Island, jeden z najmniejszych stanów, też ma dwóch senatorów. No reprezentantów jest inaczej, no bo reprezentantów, no to Kalifornia ma około tam 40-50, a Rhode Island ma dwóch czy trzech. Także to jest taki wyrównywacz. Jest Senat, Izba Senatu. No ale teraz jest w rękach demokratów. No uzyskali to przez oszukaństwo. Demokraci zaprezentowali Ameryce 4 tryliony następne, które w zasadzie były teraz ostatnio 1,5 tryliona. Na początku Trump dał tam 1,5 tryliona. Biden wydaje. No wszystko to się tak zrzuca się te pieniądze i prędzej czy później zaczyna się rozmawiać o poważnych pieniądzach. Nancy Pelosi, też czarownica nieustanna komunistka w partii demokratów, oni starają się to przepchać przez kongres, no i uda im się razem. Także to jest 3,5 tryliona do wydania, do tego jeszcze 600 miliardów jest umówione z dwupartyjną, z republikanami. No republikanie starali się zrobić mniejszy budżet, no ale już teraz socjalistom nie zależy. Oni już po prostu idą na całego, idą na wszystko, żeby uzależnić całą Amerykę od w zasadzie od zasiłków. No tłumaczą ludziom, że wszystko się należy i że jak dopóki będą głosowali na rząd, no czyli typowa Wenezuela, no i reakcje są typowo wenezuelskie. Sanders wystraszył, teraz Biden reaguje. To jest jedna z największych wydatków w historii świata, w historii Ameryki. To teraz to już jest, to będzie 25% dochodu narodowego, no, czyli 1/4, tak kiedy z reguły, no to było około 20%, czyli 1/5 dochodu narodowego. No i oni już idą na całość. Oni idą po prostu na cała ta lokomotywa uruchomili i ona idzie
idzie w kierunku kompletnego upadku, bo prędzej czy później tej forsy zabraknie. Biden jest zachwalany jako cud na świecie. Ten Chuck Schumer, to on nie mieszka w Izraelu, mieszka w Nowym Jorku, ale to jest przywódca właśnie amerykańskich socjalistów. I właśnie powiedział, że Bernie Sanders doprowadził do tego, że po prostu nareszcie będzie wspomaganie ubezpieczenia dla emerytów, że będą pieniądze na dentystów, będą pieniądze na opiekę zdrowotną z okularami. Ale to wszystko nikt nie wspomina, co to będzie kosztowało. To będzie znowu kosztowało 300 miliardów. Także to są potężne pieniądze. Pieniądze na Medicare. Medicare to właśnie jest opieka medyczna dla emerytów. Bo w Ameryce jak ktoś pracuje, to ma zabierane przymusowo na ten tak zwany Social Security 7,5% z jego pensji jest mu zabierane. Do tego drugie 7,5% płaci pracodawca. Także na każde 6 lat każdy ma, powiedzmy, odłożone jeden rok emerytury. Ale jeżeli powiedzmy będzie dostawał 60%, czyli nie to, co zarabiał, bo zabierają tylko do 100 tysięcy, zabierają tylko do 100 czy 110 tysięcy, później już nie jest płacone, tak? Także i teraz tak chyba największy Social Security, to jest około tam 2600, 2700. Ale dodatkowo jeszcze zabierają 2% na Medicare, czyli to ktoś, kto odchodzi na emeryturę w wieku takim pełnym, czyli 67 lat dla mężczyzny i chyba 66 dla kobiety, to płaci sam, ma odkładane 2%. I te miliardy, tryliony też będą dołożone do tego. Trzeba pamiętać, że nawet jak ktoś ma ten Medicare, to musi dokupić sobie dodatkowy plan. Także pieniądze na Medicare już z tych rozliczeń, które oni tam robią, to już ich zabraknie niedaleko, bo już zacznie im brakować w 2024 roku, czyli to już jest za rogiem. Cały ten budżet, te konkretne propozycje, to będą wypełnione w tych komisjach kongresowych, ale takim podstawowym słowem, to jest rozdawnictwo. Po prostu jest jedno wielkie rozdawnictwo. I ustanowienie całej tych procedur i urzędów w ten sposób, że budżet nie będzie, że pieniądze będą wydawane bez przechodzenia i wymagania, żeby przeszło przez kongres, bo kongres musi zatwierdzić budżet, a teraz robią taki plan, że po prostu te wszystkie pieniądze będą ustawione tak w ten sposób, że kongres i stany i wyborcy nie będą mieli nic do powiedzenia. Pieniądze zaczną się od rozdawnictwa, od tych, co będą pieniądze na żłobki, będą dawali pieniądze na macierzyńskie, będą dawali na opiekę na przedszkoli, rozdawali pieniądze na dwuletnie studium po 12 latach darmowych, płaconych przez podatnika szkoły średniej i podstawowej. Także to wszystko będzie rosło powolutku. Także skarb państwa po prostu będzie wyczyszczony. A jak to zostanie ustanowione, to już politycznie i przez nie będzie możliwe, żeby było zmienione przez kongres, czy przez głosowanie, czy przez obywateli. Również do tego dochodzi cała ta agenda, cały ten plan środowiskowy, bo to środowisko to jest następne miejsce, gdzie oni chcą wydawać pieniądze, te wszystkie zieloną energię, subsydiowanie, to są setki miliardów. Demokraci planują również
subsydiować Obamacare, czyli to wszystkie te medyczne ubezpieczenia. Będą subsydiować nauczycieli, no bo nauczyciele to jest budżetówka, a budżetówka głosuje zawsze na socjalistów. Mieszkania, tańsze mieszkania, czyli te komunalne, no bo to tam mało kiedy są własnościowe, to te mieszkania komunalne. No i to też, mieszkania komunalne, no to też jest makabra, bo większość białych, no to ma jakieś pieniądze, wartość pieniędzy w czasie, na emeryturę, czy w starszym wieku, no bo bardzo często kupują domy i ten dom wzrasta, a murzyni polegają bardzo często właśnie na tych domach komunalnych, no i tam nigdy im nie wzrasta, oni płacą jakiś niższy czynsz, płacą mniejsze pieniądze, ale im się ta fortuna nie buduje. No i to jest ta właśnie negatywna cena opieki państwowej, że oni nie są w stanie brać udziału w tym całym wyścigu kapitalistycznym. I średnio tam, jak parę lat temu pokazywali, to rodzina biała ma tam chyba 200, średnia rodzina biała to tam ma 250 tysięcy oszczędności, a średnia rodzina murzyńska ma tam chyba 15 dolarów oszczędności, no ale to wszystko się sprowadzało do tego, że ta biała rodzina to miała tam jakiś dom, który spłacała, a czarna rodzina po prostu nie miała tego domu, no bo nigdy nie oszczędziła, żeby dać zadatek do banku i żeby coś kupić i żeby to wzrastało im w tym czasie, kiedy oni mieszkają, także, że państwo zawsze brało ten czynsz, a nie byli w stanie, także to jest też ta tragedia czarnych, że oni się tak uzależnili, no i państwo robi z nich biedaków, między innymi dlatego, no jak to wszystko będzie zapłacone? No to będzie wszystko zapłacone, jak zwykle, obiecanki, że korporacje komuniści to wychodzą i mówią, że jest coś takiego jak tajemnicza korporacja, która po prostu ma od groma pieniędzy. No ale to nie jest tak, bo wiadomo, że korporacje, no to są pracownicy, zapłacą za to pracownicy, zapłacą za to właściciele akcji, zapłacą za to również konsumenci, no bo konsumenci kupują, także jak korporacja dołoży coś, no to produkt będzie większy. No i kłamią jeszcze, mówią w ten sposób, że 8 lat tych wzrostu wydawania i ten cały budżet 8-letni to będzie wyrównywany przez 15 lat. To są po prostu taka włochata matematyka, która w ogóle nie ma sensu. To było to samo z Obamacare, czyli jak zaproponowali to w 2010 roku, to powiedzieli, że tam poprzesuwają te pieniądze i te pieniądze przesuną się między innymi z pożyczek dla studentów i jak państwo weźmie te pożyczki z banków, no to przełoży je tutaj, to będzie mniej płacenia, to już mają tam kilkaset milionów oszczędzonych, no i teraz doprowadzili do tego, to z tych kilkaset milionów, które miało być oszczędzonych, no to jest to, że prawie trylion dolarów komuniści obiecują, że unieważnią, tak? No tyle tylko, że ludzie, którzy uczciwie płacili, no to nie dostaną pieniędzy z powrotem. Ludzie, którzy nie chodzili na drogie studia, tylko wybierali tańsze studia, żeby zapłacić, no to też stracą. A wszystkie te obiboki, które brały jakieś transgenderowe kursy, czy kursy grania na fujarce, no to i uzyskiwali bezwartościowe dyplomy, no to będą wynagrodzeni. Podatki nie będą małe. Podatki po prostu nie będą małe. Podatki będą rosły nieprawdopodobnie. Z tyle pieniędzy, co oni planują wydać, no prędzej czy później podatki zaczynają przychodzić do średniej klasy i do biedniejszej klasy. Także demokraci po prostu zamienili się w Wenezuelczyków, w partię komunistyczną Wenezuelczyków. No i cała ta natura tych ustaw, no to pokazuje niestety,
Republikanie troszeczkę się przeliczyli. Republikanie no to są ludzie, którzy liczą na dialog. Republikanie liczą, że można się dogadać, a komuniści nie. Komuniści to są po prostu jednopartyjna grupa, która chce wykończyć. Republikanie proponowali ponad 1,5 tryliona jakiś tam budżet, no ale teraz nie zależy. Demokratom, socjalistom nie zależy. Oni po prostu chcą kasować kapitalizm jak tylko mogą, czyli podatkować tych, którzy mają, no i rozdawać tych, którzy nie mają, no bo to jest ta kiełbasa i tą kiełbasę po prostu trzeba rozdawać. Trudno sobie to wyobrazić, jakie pożądanie na po prostu krwawe myśli tych demokratów są. Oni po prostu chcą rozciągać rząd. Oni, socjaliści, wierzą, że państwo wszystko może zrobić. No i oni zrobią to, czy republikanie będą im pomagali, czy nie będą pomagali. Co republikanie mogą jeszcze zrobić? No, mogą pokazać większość republikanów rozumie, że konserwatyzm jednak jest bardziej normalny. Ci środkowi, demokraci pośrodku muszą zrozumieć, że pójście w kierunku całego socjalizmu jest po prostu idiotyczne. Wydawanie pieniędzy, których nie ma, prędzej czy później uderza każdego człowieka, który pracuje. Jeżeli będzie w Ameryce więcej ludzi, którzy dostaje, niż tych ludzi, którzy płacą podatki, no to wszystko upada. Kuba właśnie upada, no ale Wenezuela to jest czysty przykład. No i wielu amerykańskich socjalistów właśnie chce powtórzyć Wenezuelę. Wie, co było w Wenezueli, wie, co się stało z Wenezuelą, wie, że Wenezuela upadła i mimo wszystko uważają, że w Ameryce to się uda. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikaj na reklamy, jeżeli możesz. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Bądźcie normalnymi. Nie dajcie się wciągnąć w ten socjalizm. Przekaz dla socjalistów polskich w Ameryce. Widzicie, co się dzieje. Patrzcie się na swoje czeki, patrzcie się, co będzie, że będzie coraz mniej pieniędzy. Inflacja jest galopująca, 5% już jest. Także wartość pieniędzy jest coraz mniejsza. Benzyna coraz droższa. No źle, że wybraliście Bidena. Jest nadzieja, że zmienicie, jeżeli jesteście zadeklarowani demokraci, zmienicie swoją przynależność partyjną jako republikanie. Jeżeli jesteście niezależni, no to głosujcie na republikanów, nie musicie nic robić. Zdrowia dla normalnych.